Cześć. Jest z nami dzisiaj Adam Jankowiak, który jest dyrektorem e-commerce w firmie Chocolissimo, dobrze znanej na całym rynku z bardzo dobrych pralinek i czekoladek. Pewnie nie jeden z Was miał okazję spróbować czekoladek. I dzisiaj z Adamem będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje we współczesnym e-commerce, jak Chocolissimo funkcjonuje na rynku, który, jak teraz wszyscy wiemy, jest dość niestabilnym rynkiem, jak w ogóle ewoluowało. Nie będziemy dzisiaj mówić za dużo właśnie o SEO, tylko generalnie o backgroundzie, o e-commerce ogólnie. Więc tak zaczynając na rozgrzewkę, Adam, jako Twój osobisty background, chcielibyśmy tutaj troszeczkę bardziej poznać, jak się znalazłeś w e-commerce, czym się zajmujesz, zajmowałeś i dlaczego właśnie uderzyłeś w tym kierunku. Cześć wszystkim. Pytanie jest dosyć szerokie, głębokie. No, zaczęło się wszystko gdzieś tam na studiach. Tak naprawdę, jak sięgam pamięcią, no to chciałem bawić się marketingiem, jeszcze do końca nie wiedziałem, co to znaczy. Pamiętam, że na studiach licencjackich zapytano nas, świeżaków, co byśmy chcieli robić. No ja coś tam powiedziałem, że ja bym chciał w reklamie. Studia były, to był kierunek informatyka i ekonometria, więc tą reklamą tak troszkę średnio można powiedzieć, bo to bardziej takie studia techniczne, ale specjalizacja biznes gdzieś tam się już, bo to był rok 2000, gdzieś tam koło 7, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś to się już kręciło wokół zaczątków, można powiedzieć, e-commerce'u. No i tak to się zaczęło, że te kierunki takie statystyczne, czy te przedmioty takie statystyczne, takie informatyczne, trochę systemy, to wszystko mieliśmy na studiach. Udało mi się wyjechać na staż po zakończonym licencjacie. To był, tak, czy licencjat zacząłem w 2005, to już trochę lat temu. Chyba w 2008 wyjechałem na staż w ramach organizacji ISEC studenckiej. Staż był w Rumunii, w amerykańskiej firmie. I tam szukali akurat takich osób, native speakerów z językiem polskim, którzy by chcieli się rozwijać właśnie w e-marketingu i de facto od dnia pierwszego tam pojechałem między licencjatem a magisterką latem na ten kilkumiesięczny staż i zacząłem specjalizować się w Google AdWords wtedy. Firma amerykańska, tak jak mówię, także mocno specjalizująca się w zasadzie w reklamie w Google. Wtedy to było ich korowe takie działanie marketingowe, bo usługi były sprzedawane telekomunikacyjne, także takie digitalowe usługi. No i też pamiętam Bogdana, osoba, która mnie tam wdrażała, pytała mnie na początku, ja miałem z nią takie interview, czy wiem, co to jest reklama w Google AdWords. Mówiłem, nie mam pojęcia. No i jak przyjechałem, to od pierwszego dnia zacząłem to robić, zacząłem się tym bawić. To jeszcze były czasy, pewnie nie wszyscy, co będą słuchać, pamiętają czasy naszej klasy. Także pamiętam, ja że... Pamiętam. Tak, nie wiadomo, czy niestety, ale pamiętamy. Także no, zacząłem reklamy robić dla tej firmy, usługi w Google, zarówno w searchu, jak i, nie wiem, czy to się wtedy nazywało, GDN, Google Display Network, ale też te reklamy takie banerowe i między innymi na naszej klasie. Też pamiętam, że te kliki wtedy kosztowały po kilka groszy dosłownie i po prostu zajarało mnie to, jak te działania marketingowe no, przynoszą to wszystko, widać, analytics, tam widać tych użytkowników, pieniądze przychodzą, wychodzą. No i jakoś się tam zajarałem. Wróciłem po tym stażu do Polski, robiłem zaocznie magisterkę. No i w międzyczasie też z tą firmą dalej współpracowałem na jakąś taką 1/4 etatu, jeśli dobrze pamiętam. No i chyba w trakcie magisterki już sobie znalazłem pracę stacjonarną w firmie Supermemo, która specjalizuje się do dzisiejszego dnia w platformie e-learningowej do kursów językowych i tam byłem takim samodzielnym specjalistą. Spędziłem tam rok, a później przyszedłem do Chocolissimo, też nie wszyscy pamiętają serwis Golden Line, pamiętam, że stamtąd dostałem ofertę pracy i zaakceptowałem, wszedłem do świata czekolady i też no, nie ukrywam jakichś wyższych takich
większej prędkości firmy, można powiedzieć, bo tam te wzrosty od początku, jak ja przyszedłem, były gigantyczne, bardzo duże i takie środowisko praksy po prostu mnie... No ja byłem driverem dla tej firmy tak z perspektywy czasu, ale też ta firma po prostu mnie jakoś tak wewnętrznie napędzała do działań. Ciekawe, mamy w ogóle bardzo podobny background, oprócz tego, że ja nie byłam w ISEC-u i nie byłam na wymianie, ale też skończyłam informatykę i ekonometrię, więc i podobnie jak ty, jak już trafiłam na firmę, gdzie się drive'ujemy wspólnie, to już się w tej firmie po prostu zostaje i się z nią rozwija. Dobra, jeśli możesz przybliżyć też osobom, naszym słuchaczom, czym się zajmujecie, co jest waszą głównym tematem. Ja to wiem, ale nasi słuchacze nie, że działacie też na kilku rynkach, dlatego fajnie by było też poznać wasz background taki biznesowy. Czym się zajmujecie? Głównym tematem takim produktowym, produkcyjnym jest czekolada. Zaczęło się wszystko, to może tak historycznie, 2004 rok powstała firma rodzinna z Poznania. Ja dołączyłem do firmy, muszę spojrzeć na mój profil LinkedIna, 2010, no już ponad 13 lat też się musiałem do tej rozmowy przygotować, bo tak przypuszczałem, że takie pytania dalekie będą miały miejsce, także dołączyłem w 2010 roku, czyli no po 6 latach działania firmy, wtedy to była firma 10-osobowa. No i od początku zajmowała się właśnie czekoladą, pralinki i czekoladowy telegram. Czekoladowy telegram to jest taki koncept, gdzie można sobie z literek zrobionych z belgijskiej czekolady ułożyć dowolną treść życzeń na urodziny, na imieniny, na dzień mamy, na przeprosiny, różne są życzenia, potrzeby klientów i te dwa takie koncepty, można powiedzieć, bo to takie niezależne linie, troszkę niezależne brandy były od początku no, korem działalności produktowej i firma, jak ja przyszedłem, o tych wcześniejszych latach nie wszystko wiem, ale jak ja przyszedłem, to już działała w segmencie B2B i B2C, czyli w kanale online. Bo to też jest taka fajna synergia i fajny produkt, że on się sam reklamuje. Z perspektywy czasu też, jak później robiliśmy badania jakieś ankietowe, jakościowe, to po prostu nasze produkty są sprzedawane z reguły nie jako czekolada, w sensie potrzeby, tylko jako prezent. No i w związku z tym, jakbyś chciała mi na przykład wysłać albo komuś czekoladki, to jednocześnie robisz nam reklamę tak naprawdę, bo dostaje to osoba trzecia, która mogła wcześniej naszego brandu nie znać, a otrzymuje, mówi, o, ale fajne, może komuś też to kupię. Także to jest taki samonakręcający się koncept. No i tak jak mówię, no sprzedajemy czekoladę, wprowadziliśmy, tak mi się wydaje, na rynek, albo przynajmniej byliśmy jedną z kilku firm, która wprowadziła te ręcznie robione pralinki. Trochę był to koncept wcześniej w Polsce może nie tyle nieznany, co mało popularny, o co w tym wszystkim chodzi, jaka jakość się z tym wiąże. Także my byliśmy na pewno jedną z pierwszych firm, która wokół tego brandu belgijskiej czekolady się zorganizowała. No i do dziś tak naprawdę idziemy w tym samym kierunku, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o produkt. Oczywiście dołożyliśmy do tego wiele innych konceptów, chociażby personalizację, ale tak naprawdę to sprzedajemy czekoladę, która de facto ma dawać szczęście nie tylko tobie, jak kupujesz, ale również temu, kto, zwłaszcza temu, kto ją dostanie, no bo czasami nasi klienci czasami nie mają okazji tej czekolady spróbować, bo chociażby mamy segment takich klientów polonijnych, czyli osoby, które mieszkają poza Polską, mogą kupić na przykład na Dzień Taty, który się zbliża. No i mogą to tylko obejrzeć sobie na stronie, ale nie spróbują, póki nie przyjadą osobiście do taty i nie zjedzą. A biznes wasz był od razu biznesem online, czy zaczynaliście stacjonarnie, jak większość w sumie firm? Właśnie my byliśmy od początku digitalowi, od początku online. Teraz się tak trochę uśmiecham, bo to, co było kiedyś przewagą konkurencyjną, w tej chwili jest troszkę wyzwaniem, bo podczas pandemii, czy w sumie pandemia jeszcze trwa chyba oficjalnie, to te biznesy, których nie było online, one teraz weszły do online'u, zrobił się też popularny trend omni-channel, coś, co my marketerzy
nazywamy jakimś pojęciem, to tak naprawdę jest nowa rzeczywistość i myślę, że tej nazwy już za parę lat używać nie będziemy, bo po prostu tak jest, że te światy przenikają się i no my tego offline'u nie mamy, więc część tej ścieżki klienta, można powiedzieć, no, musimy z niej zrezygnować, albo jest to nasza trudność, że nie możemy się pojawiać we wszystkich takich kanałach offline, nie mamy aż takiej synergii. Ale w związku z tym też no, biznes typowo digitalowy jest na swój sposób prostszy, można powiedzieć, nie ma pewnych kłopotów, pewnych wyzwań, które są w firmach omnichannelowych czy offline'owych, które idą do online'u. Każdy ma swoją specyfikę, ale my byliśmy od początku nastawieni na online. Okej, już zacząłeś w sumie trochę mówić o takich problemach, z którymi może się borykać e-commerce. Tutaj akurat z fajnej strony to ugryzłeś, że teraz boryka się trochę z innym problemem, że wiele tych firm się przeniosło do sieci i one wcześniej też funkcjonowały stacjonarnie, więc teraz ten omnichannel jest takim faktycznie standardem w tym momencie. Więc przejdźmy sobie do tematu, z jakimi teraz problemami taki współczesny e-commerce się boryka. Wiemy, jaka jest sytuacja globalna, gospodarcza i tak dalej, więc na pewno Was też dotykają problemy, z którymi może się tutaj borykać właśnie taki e-commerce. Jakbyś mógł nam trochę przybliżyć ten temat z Twojej perspektywy. Tak z przymrużeniem oka, to chyba każdy po pandemii się boryka z właścicielami, których oczekiwania mocno pandemia rozgrzała i wyniki podczas pandemii. Także to jest chyba taka nasza obecna rzeczywistość, żeby znaleźć ten złoty środek, ten balans między tym wszystkim, bo kiedyś mój ówczesny prezes, szef się śmiał, że ja to mogę zaprojektować tak naprawdę budżet z dokładnością do gdzieś do 10% plus minus, a w tej chwili te trendy takie makro są gigantyczne. Raz w prawo, raz w lewo troszkę ten wiatr wieje i faktycznie to jest chyba taka największa trudność, niezależnie od branży. No, z czym jeszcze się borykamy tak naprawdę? No, chyba wszyscy mają podobnie. Liczba konkurencji wzrosła bardzo mocno, a liczba pracowników tylko trochę na rynku, także ten balans też jest trudny do uchwycenia, ale to też rodzi pewne szanse dla ludzi, których już mamy w firmie. My też staramy się pewnych pracowników przesuwać, wykształcać w nich pewne umiejętności, których na przykład na rynku nie możemy pozyskać. Myślę, że to tyle tak z ogólnego takiego punktu widzenia. Dobra, a pracujecie generalnie, zajmujecie się bardzo branżą, żeby to dobrze ująć w słowa, która nie jest pierwszą potrzebą konsumenta, więc czy w dobie teraz kryzysu zauważyliście właśnie spadek takiego zainteresowania produktami prezentowymi, gdzie one właśnie nie są tymi produktami pierwszej potrzeby w tym momencie już? Ciężko jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo faktycznie na tą ilość klientów też wpływa inflacja, wpływa ile ludzi wyszukuje, wchodzi do Google'a, wchodzi do innych kanałów, Allegro, Amazona i tak dalej, więc to trzeba sobie jakby własne wyniki nałożyć na te trendy ogólne. Współpracujemy też bezpośrednio z Google'em, gdzie mamy dedykowaną osobę, która nam takie raporty dostarcza branżowe z punktu widzenia jakby no Google, który ma dla naszych sklepów największą liczbę, ilość informacji. Natomiast to, co widzimy na pewno, to, że klienci się przerzucają na tańsze alternatywy. I to jeśli no, najłatwiej nam to powiedzieć na naszym asortymencie, tu faktycznie widzimy, że no, u nas również jest inflacja, również podnosimy ceny, ale ten średni koszyk jednak nie podnosi się analogicznie z tą naszą wewnętrzną inflacją, bo po prostu ludzie przerzucają się na tańsze produkty. Mamy też pakiet takich projektów, inicjatyw, żeby zniwelować troszkę te ceny, które rosną i staramy się ulepszyć nasze produkty, żeby się szybciej pakowały, żeby negocjować stawki materiałów, papier na przykład wzrósł
Teraz nie mam konkretnych danych, nie chcę zakłamywać rzeczywistości, ale dramatyczne wzrosty na cenie papieru były, na pewno większe niż na czekoladzie. Także staramy się też polepszać efektywność kosztową naszych produktów. Nie znaczy to obniżenia jakości, natomiast no, na fali takiego wzrostu, jak byliśmy od tego 2004 roku, można powiedzieć, aż do pandemii, gdzie te wzrosty nadal były gigantyczne, no to naszą strategią był wzrost, był wzrost, był wzrost. I czasami może nam brakowało, znaczy brakowało. No nie było takiej potrzeby, żeby optymalizować, wchodzić jakby w taką sferę kosztową, bo bardziej priorytetowe było dbanie o to, żeby tego ruchu było więcej, tych klientów było więcej i tak dalej, i tak dalej. Teraz od 2-3 lat na pewno przykładamy również wagę do tego, żeby tą optymalizację kosztową na przykład w procesach produkcyjnych czy na samych produktach robić. I to chyba tyle. Okej, ale wspomniałeś też tutaj bardzo, bardzo fajną rzecz, no bo wspomniałeś, że skupiacie się bardzo mocno na generowaniu ruchu i tak dalej, więc z jakich kanałów marketingowych korzystacie na co dzień, żeby właśnie promować się w sieci jako waszym głównym kanale pozyskiwania klientów? No z naszej klasy już nie korzystamy. To dobrze. Ale no to też jest fajne, bo my zawsze byliśmy prekursorem i to z ręką na sercu mogę powiedzieć. Byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która robiła reklamy na YouTubie we współpracy z Googlem. Od kiedy TikTok pozwolił na robienie reklam, to w ciągu, nie wiem, czy tygodni, czy może kilku krótkich miesięcy też zaczęliśmy to robić. No, nasze główne kanały to są Google, Facebook, Instagram, trochę dokładamy TikTokiem. Do dzisiaj współpracujemy z portalami, które mają bazy mailingowe. Troszkę ucięliśmy sieci afiliacyjne, które przez wiele lat były jednym z ważnych ogniw w naszym takim marketingowym, trafikowym portfolio. A ucięliśmy dlatego, że dużo się tam zrobiło takich wydawców, partnerów, którzy, ja ich tak troszkę, nie wiem, może brzydko nazwę, kuponowcami, takich, którzy działają na samym końcu ścieżki zakupowej. Widzieliśmy, że po prostu po wycięciu tego typu wydawców, mimo że w różnych statystykach wydawało nam się, że te konwersje, te zakupy nam uciekły, to tak naprawdę efektywność summa summarum się polepszyła. Także z tego zrezygnowaliśmy, ale też no, rozmawiamy o tym z różnymi sieciami afiliacyjnymi, czy by do jakiegoś innego modelu z nimi nie wrócić. Natomiast no, do dzisiaj, od początku, to jest Google i social media. Robimy też oczywiście działania organiczne, troszkę dokładamy współpracy z influencerami albo z różnymi markami takich PR-owo-marketingowych, ale no i też dołożyliśmy marketplace, bo w tej chwili mówiłem o sklepach, ale też byliśmy, no tu nie mam twardych danych, ale z tego co analizowaliśmy konkurencję, to byliśmy jedną z pierwszych firm, o ile nie pierwszą, no przynajmniej na tych rynkach, w których działamy, czy to jest Polska, Niemcy, Francja, kraje Beneluxu, Czechy, Słowacja, Rumunia, to byliśmy jedną z pierwszych firm, która weszła na marketplace'y. Mam na myśli Amazona konkretnie, przepraszam. W tej chwili konkurencja już się tam pojawia, już z nią musimy walczyć, ale też zrobiliśmy jako pierwsi ten krok, co się wydaje też o tyle trudniejsze, że weszliśmy tam również w fulfillment. Czyli Amazon magazynuje i wysyła nasze produkty. No, a musimy pamiętać, że my sprzedajemy czekoladę. Tutaj są takie trudności jak data ważności produktu. To nie jest jakiś sprzęt, który sobie leży i możemy go sprzedać dzisiaj albo za pół roku, albo za rok. To też często są na przykład gwiazdorki czekoladowe, które musimy sprzedać w miesiąc. W styczniu to nawet jak jest data ważności, ok, to już nikt tego nie kupi. Także też takie odważne, bym powiedział, ruchy robimy i to nam się udaje. I Amazon, tak naprawdę weszliśmy, nie wiem, z 7 lat temu na Amazon poprzez spółkę niemiecką, bo mamy też spółkę niemiecką u nas w grupie. I od około 4 lat
Zainwestowaliśmy też w specjalistę, którego mamy w naszym biurze we Frankfurcie. No i jak on to wziął w swoje ręce, to w tej chwili Amazon jest odpowiedzialny za, muszę szybko policzyć, 40% naszego online'owego przychodu, także to już dużo waży i dokładamy teraz też Allegro. Już dołożyliśmy, ale jeszcze nie jest to może aż tak rozwinięte, rozdmuchane, ale też idziemy w tym kierunku, bo to jest ten nasz taki omnichannel, może nie w takim książkowym pojęciu, ale chcemy też pokryć miejsca, gdzie są nasi klienci online. Jeśli nie możemy tego zrobić offline, no to sobie działamy w naszym online-owym świecie. I jak robicie takie kampanie marketingowe generalnie w digitalu różnymi kanałami, to jak monitorujecie w ogóle efektywność takich kampanii? Co jest tym wyznacznikiem dla Was? W tym jest coraz ciężej teraz w polityce cookiesowej, wchodzi nowy Google Analytics, jest coraz więcej modeli tak zwanych atrybucji, czyli tak naprawdę takich metod mierzenia efektywności. No i jest to, ja to nazywam tak zawsze, jak uczę albo współpracuję po prostu z moimi specjalistami, to ja to nazywam taką gierką, zabawą. Tak naprawdę dla mnie to jest troszkę, jak niektórzy to nazywają, robieniem zakładów bukmacherskich. Teraz koleżanka, która nie jest ode mnie z działu, jak jej pokazywałem, jak to wszystko wygląda, to ona mówi, no to dla mnie to jest taka bukmacherka. Gdzieś tu wkładasz pieniądze i liczysz, że wyjdą. No ale to trzeba to lubić, żeby być w tym dobrym. No jeśli chodzi o sklep, to do dnia dzisiejszego korzystamy z Google Analytics oczywiście, natomiast jeśli chodzi o modele atrybucji czy raportowanie przez inne kanały, no to patrzymy też w raportowanie Google Ads, patrzymy w raportowanie Facebook Ads, tam są zupełnie inne dane, czasami jakby popatrzeć, to się nie sumuje do tego samego, ale no, trzeba korzystać z tych różnych źródeł, i znajdować jakiś wspólny mianownik, wspólne trendy. Też mieliśmy takie narzędzie do zarządzania budżetami, Roivenue, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie przeinaczyłem nazwy. To jest narzędzie, które podpięliśmy w zeszłym roku troszkę tak testowo, żeby, nie pamiętam jak się nazywał ten model, który tam był zaimplementowany, ale generalnie chodzi o to, żeby w jedno miejsce zgrać właśnie różne dane z różnych źródeł, różnie liczone i spróbować inną metodyką zarządzać budżetami. To narzędzie sugerowało nam, jak możemy podnosić budżety w różnych kampaniach w tym multichannelu. Także staramy się po prostu też uczyć. Troszkę to jest też intuicja albo doświadczenie, zależy, bo intuicja połączona z doświadczeniem. Bo też jak koleżanka specjalistka od social media realizuje kampanie facebookowe, no to ja jej mówię, wiesz co, tutaj jak Facebook ci mówi, że jest ROAS 5, to odkręcaj budżet, będzie dobrze, nawet jak w Google Analytics ci pokazuje zupełnie negatywne wyniki, to tu powinno być dobrze, ale też ten świat się danych zmienia i ciągle musimy sobie to redefiniować. No tak, niestety żyjemy w tych czasach, kiedy jest coraz więcej danych i coraz danych będzie więcej, więc to, co robicie, czyli że zbieracie dane z różnych też kanałów marketingowych, jest bardzo moim zdaniem poprawnym kierunkiem w ogóle analityki jakiejkolwiek, dlatego że z każdego kanału można tak naprawdę wyciągać informacje do użycia w innych kanałach marketingowych, a też trochę przewidywać te trendy, które mogą się pojawiać. I jak już sobie tak przeszłam do tych trendów, to porozmawiajmy teraz, co ty widzisz jako trendy marketingowe, które się teraz sprawdzają w digitalu. Mówiłeś wcześniej, że jesteście pionierami i na pewno będziecie tutaj wychodzić z nowymi propozycjami do swojej klienteli. Co ja widzę w trendach? Chyba bardzo dużo i ciężko się na czymś jednym skupić. No AI, czyli sztuczna inteligencja, to na pewno jest trend, aczkolwiek tutaj prekursorami już chyba nie będziemy, bo temat się zrobił tak szeroki, popularny, a my troszkę z premedytacją usiedliśmy w tylnym siedzeniu, patrzymy, jak to się rozwinie, żeby mieć czas na angażowanie się w inne projekty po prostu, a ten temat jest no, bardzo szeroki i jeszcze może nie ma takich praktyk wypracowanych, gdzie to można wykorzystać.
No chcemy na pewno rozwijać się produktowo. To z punktu widzenia takiego czystego marketingu ma dla nas największe znaczenie, bo też sobie analizujemy potrzeby naszych klientów, nasze silne strony i temat personalizacji na produktach na pewno chcemy dalej rozwijać. Mamy czekoladowy Telegram, gdzie można sobie ułożyć treść życzeń z czekolady. Mamy Choc & Play, czyli taki konfigurator, gdzie można sobie z wybranych kształtów wybrać własną tabliczkę czekolady, dołożyć dodatki, dorzucić do tego zdjęcie, czy na czekoladę nadrukowywane, czy na opakowaniu. Mamy też rozwiązania dla B2B. Oj, chyba tu bym się zatrzymał. To myślę, że z naszej perspektywy jest ważny trend, bo świat B2B się przerzucił świat B2B się przerzucił do kanału online. My to potocznie nazywaliśmy zawsze B2C, a w tej chwili już tego staramy się tak nie nazywać, więc też się troszkę ugryzłem w język. No bo ten kanał online powinien być już zaprojektowany, powinien być gotowy na przyjęcie potrzeb klientów B2B. Nasz sklep internetowy jeszcze w dużej części nie jest, co jest o tyle dobrą informacją, że mamy możliwość do rozwoju i do zapełnienia tych potrzeb i właściwie to chyba jest dla nas jeden z dwóch takich technologicznych wyzwań, czyli zapewnienie funkcjonalności, które spełnią potrzeby właśnie klientów biznesowych, bo klienci biznesowi też stanowią u nas około 50% przychodów w skali firmy. W tej chwili klienci biznesowi są obsługiwani, można powiedzieć, tradycyjnie, czyli trzeba napisać maila, żeby dostać ofertę, wycenę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jest to jakieś rocket science, da się to wszystko albo chociaż część tych funkcjonalności, procesów wdrożyć do kanału online, żeby klienci mogli się sami obsłużyć i tutaj też nie chodzi tylko o to, że my nie chcemy tracić na to czasu, ale chodzi o to, żeby klient mógł w dowolnej chwili bez potrzeby komunikacji ze światem zewnętrznym zrobić sobie wycenę, zobaczyć jak to będzie wyglądać i finalnie zamówić produkt online, wiedzieć kiedy go dostanie. Także to jest na pewno trend, który się dzieje nie tylko u nas, a takie drugie wyzwanie, może nie trend, ale nasze wyzwanie, jak już dotknąłem tego aspektu technologicznego, no to też troszkę redesign naszej strony jest tematem, który jest na tapecie, żeby jeszcze bardziej mobile friendly być niż jesteśmy. No i razem z tym redesignem właśnie chcemy troszkę funkcjonalności różnych dołożyć, między innymi dla klientów B2B. No my w tej chwili mamy 80% klientów na urządzeniach mobilnych. Nie wiem, jak to jest w innych biznesach, ale chyba tak jak rozmawiam z innymi menadżerami, to ta liczba i tak robi wrażenie, więc chyba nie wszędzie jest aż tak wysoka. No i to są nasze takie główne trendowe, można powiedzieć, technologiczne cele, żeby się polepszyć na ten rok, zdążyć przed świętami. No tak, u was święta są takim najbardziej lukratywnym okresem, także jak najbardziej. Czy masz do czynienia na co dzień, myślę, że masz, z zarządzaniem zespołem, z pracą z ludźmi, więc potrzebujesz też takich dodatkowych kompetencji bardziej miękkich. Jakbyś mógł nam trochę powiedzieć o tym, jak rozwijacie ten swój zespół, czy bardziej staracie się zatrudniać pracowników? Już trochę o tym powiedziałeś, że staracie się, że macie tutaj też te wyzwania kadrowe, żeby znaleźć faktycznie ekspercką wiedzę, bardziej przesuwacie to w środku i dbacie o kompetencje swoich pracowników. Jak generalnie jeszcze dbacie właśnie o rozwój waszego zespołu? Fajne pytanie, bo rzadkie. Rzadko w ogóle na konferencjach czy na jakichś spotkaniach rozmawia się o umiejętnościach miękkich. Może najpierw od swojej osobistej takiej strony. Mi chyba najwięcej dało studia MBA, które skończyłem, jeśli się nie mylę, 2 lata temu. I tam takie umiejętności miękkie, można powiedzieć, że stały się dla mnie może nie tyle nowością, co weszły na nowy level. Nie mam jakiegoś takiego konkretnej odpowiedzi dlaczego, co było przyczyną tego, natomiast spotkanie się i praca z ludźmi, którzy naprawdę są
z firm albo są menedżerami z wieloletnim doświadczeniem, z wielkich firm, z różnorakim doświadczeniem, bo tam byli ludzie z każdego rodzaju, z każdego wydziału, czy z HR-ów, czy z produkcji, czy z finansów, czy z marketingu. No i pracowaliśmy również nad, tak myślę, czy również, czy zwłaszcza, może nawet zwłaszcza nad umiejętnościami miękkimi. Uczyliśmy się dawać sobie feedback, uczyliśmy się, co to jest kultura feedbacku, uczyliśmy się, jak z ludźmi rozmawiać, jak tworzyć ścieżki rozwojowe dla pracowników. No i mimo, że już byłem wtedy, te 2 lata temu, 3 lata temu, jak to się działo, menedżerem z 10-letnim doświadczeniem, no to powiem szczerze, że takie workshopy i naprawdę MBA był intensywny, no to mega dużo mi dało i to nawet dostałem później feedback od pracowników, że słuchaj gościu, no coś się u ciebie zmieniło, jakoś tak fajniej jest. Także to z mojej osobistej perspektywy. No i staram się też, znaczy dla mnie zawsze praca z ludźmi była fajnym wyzwaniem. Chyba jestem dobrym słuchaczem, niekoniecznie zawsze dobrym mówcą, bo jestem taki bezpośredni, mało dyplomatyczny, taki po prostu jestem do tego, trzeba się, znaczy trzeba, jak się no, pracuje, to trzeba się przyzwyczaić, ale uważam, że słucham dobrze i staram się jakby widzieć różne perspektywy i chyba właśnie taka otwartość jest tym, co staram się też wpoić czy nauczyć, żeby widzieć różne perspektywy różnych osób. No i to z mojej takiej osobistej perspektywy. Jeśli chodzi o całą organizację, to mamy szkolenia dla menedżerów. Akurat ostatnio mieliśmy, mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, znowu z feedbacku, ale to jest coś naprawdę fajnego, zwłaszcza jeśli jest to w formie workshopów, a scenki mieliśmy bardzo trudne, no to otwiera to głowy na to, jak ważny jest to aspekt, jak ważne są wypowiadane słowa, jak bardzo trzeba się przygotować do tego typu rozmów. I planujemy właśnie takie szkolenie z feedbacku, ale to, bo feedback jest takim słowem, które wydaje się, że to tylko dotyczy tego takiej informacji zwrotnej, że coś zrobiłeś źle, coś zrobiłeś dobrze, a tak naprawdę wokół tego pojęcia kryje się otwarta głowa. Otwarta głowa na to właśnie, żeby widzieć nie tylko swoje potrzeby, swoje problemy, ale żeby umieć rozmawiać z innymi właśnie o ich potrzebach. I to jest jedna taka inicjatywa, a drugą inicjatywą, którą już robimy, realizujemy rok czy półtora roku chyba, to też modne pojęcie design thinking. Oczywiście jest to metoda może nie wprost związana z, jakby nakierowana bardziej na znajdywanie jakichś rozwiązań, jakichś projektowanie czegoś, natomiast my to też ugraliśmy w projektowanie na poziomie organizacji, bo wcześniej pracowaliśmy w swoich działach i troszkę nam, znaczy troszkę, może nie troszkę, brakowało nam takiej współpracy międzydepartamentalnej. I pół firmy chyba, albo nawet takie, jak to się mówi, większe pół firmy wzięło udział w szkoleniu design thinking, nakierowanym na przykładzie tworzenia produktów. I zarówno pracownicy, nie wiem, z produkcji, z marketingu, z e-commerce'u, z działu B2B, z działu graficznego, wszyscy tak naprawdę na tym przykładzie tego procesu, który sobie wypracowaliśmy i tej nauki, którą otrzymali, zaczęli współpracować w podgrupach na przykładzie tworzenia produktów, które to produkty są wdrażane albo nie są wdrażane, no bo tak też się dzieje. I takie działanie jakby dało nam dwie wartości. Po pierwsze, mamy lepsze produkty, bo nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać i rozmawiać z klientami, w sensie te potrzeby lepiej spisywać, lepiej analizować, lepiej weryfikować, ale też nauczyliśmy się słuchać siebie i po prostu współpracować lepiej. To jest takie banalne słowo, ale dzięki temu procesowi design thinking, dzięki temu, że przyszedł jakiś ekspert, tu chodzi mi po prostu o takie pojęcie osoby z zewnątrz, która mówi, słuchajcie, ten proces działa, idźcie według tego procesu,
To jest troszkę inny komunikat niż jak przyjdzie ktoś z jakiegoś działu i powie: słuchajcie, ten proces działa, idźcie według tego procesu, ale ta osoba już ma jakąś historię współpracy lepszą lub gorszą w organizacji i no i nie ma takiego mentora, jeśli czasami oczywiście mówię na tym konkretnym przykładzie, ale u nas zadziałało, przepraszam, to w ten sposób, że dostaliśmy takie hasło, że słuchajcie, ta metoda będzie działać, ta metoda działa, przyjdzie ekspert, pokaże wam, nauczy was i wszyscy w to uwierzyli, bo po prostu też ta droga była fajna. To jest w ogóle mega super inspiracja, tak myślę w ogóle dla wszystkich e-commerce'ów, bo mam wrażenie, że teraz mocno stawiamy na wszystkie skille techniczne i nawet przy budowie jakiegokolwiek biznesu bardziej patrzymy właśnie na te kompetencje bardziej twarde, a o tych kompetencjach miękkich mocno zapominamy. I nawet teraz, jak już trochę ten buzz się zrobił wokół tych kompetencji miękkich, to i tak widać, że firmy są jeszcze mocno, że tak brzydko powiem, zacofane, jeśli o to chodzi, więc to jest super inspiracja dla wszystkich, myślę, e-commerce'ów i osób zarządzających, żeby coś takiego właśnie wprowadzić. Bardzo, bardzo fajny temat. Dobra, przejdźmy trochę z waszego in-house'u do tego, co outsourcujecie. I tutaj pytanie do ciebie, na co zwracacie uwagę, jak wybieracie partnerów biznesowych? Nie mówię to tylko o marketingu, tylko generalnie o to, co sobie cenicie w takiej współpracy. No my jesteśmy z Poznania, więc na cenę zawsze zwracamy uwagę. Kraków też, więc my też jesteśmy centusie. Tak, dlatego jakoś dziwne, że nam się udało dogadać, ale na co zwracamy uwagę? Tak naprawdę chyba pierwszy taki punkt to na doświadczenie w pracy z e-commerce'ami. To znaczy dla mnie małą, mniejszą wartość ma to, czy ktoś, no tu nie o marki, ale nie wiem, czy mogę markami rzucać, czy ktoś współpracuje z jakąś dużą firmą, która sprzedaje napoje gazowane, albo jest producentem pasty do zębów i robi reklamy za miliony złotych i tak dalej, bo po prostu ten model biznesowy jest Inne. dalszy od mojego. Od naszego. U nas liczy się performance i po prostu no, firmy, które działają w e-commerce'ach, wiedzą to lepiej. Także to jest chyba taki pierwszy wyróżnik firm, z którymi współpracujemy. Lubimy współpracować z firmami e-commerce'owymi. Nie wiem dlaczego, ale ja tak mam jakoś zakodowane, że ja lubię współpracować z firmami, które są małe, ale robią się duże. I nie wiem, czy to jesteście wy akurat. No tak było, jak ja zaczynałam pracę w Delanty, to było nas 8 osób, teraz nawet tak liczbowo tylko tak rzucić, teraz jest nas około 60, więc myślę, że całkiem dobrze się wyskalowaliśmy. Też jest chyba kwestia tego, że po prostu duże firmy mają dużych klientów, Tak. może to jest troszkę utarte, mniej się starają, to nie chcę oceniać, nie o to chodzi, ale no jakoś tak w głowie jest, że warto mieć takich partnerów, którzy też rosną, się starają i mają podobne cele. No dla nas ważne też jest poznanie biznesu, bo sama dobrze wiesz, jakim specyficznym jesteśmy biznesem. Mamy zupełnie inne wyzwania, mamy zupełnie inną specyfikę produktu, sezonowość. Wiele firm ma sezony, ale to pewnie ty lepiej z twojej perspektywy opowiesz, jakie my mamy sezony, jaka ta jest specyfika, bo ja siedzę w tym biznesie 13 lat ponad i dla mnie wydaje mi się, że to jest specyficzne, ale może Jest. przesadzam. Jest zdecydowanie specyficzne, kiedy masz faktycznie sezon praktycznie w każdym miesiącu i skierowany do zupełnie innej klienteli. I bardzo krótki, Dokładnie. bo to może opowiemy razem. No my sprzedajemy prezenty i tak naprawdę kręcimy się marketingowo wokół tych okazji prezentowych. Na przykładzie Polski to w styczniu jest Dzień Babci, w lutym Walentynki, w marcu Dzień Kobiet, później Wielkanoc, później Dzień Mamy, Dzień Dokładnie. Taty. Latem jeździmy na urlopy i robimy projekty, przygotowujemy się do świąt, tak jak już też o tych świętach. Ale ślubne prezenty też macie, więc na Ślubne ślub prezenty też. też, ale nie ma takiego jednego dnia, który Tak. byłby tym pikiem i kazał nam tak się spiąć na maksa w jeden tydzień, a później analizować. Natomiast jeśli chodzi o te sezony, później mamy Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Halloween, a później te ostatnie 2 miesiące to już święta pełną parą przeplatane różnymi
Mikołajkami, Black Fridayami, darmowymi dostawami itd. itd. Natomiast no, my pracujemy w, już nawet nie pamiętam, o czym było pytanie, ale opowiem. Pracujemy w takich krótkich sezonach, gdzie okazja trwa, taka teraz na przykład 23 czerwca jest Dzień Taty. Dzisiaj mamy, jakby ktoś słuchał, później 13 czerwca nagrywamy, także zostało nam 10 dni do okazji i w tej chwili, no, wczoraj już zaczęliśmy odkręcać budżety, odkręcać działania, no i zostało nam 10 dni, tak naprawdę 9, jeśli patrzymy na dni sprzedażowe, bo ten ostatni dzień, 24 godziny, to już nie zdążymy wysłać, dostarczyć. No i my się musimy spiąć tak naprawdę cały miesiąc, albo nie wiem, 70-80% budżetu miesięcznego w te 9 dni zrobić. A klienci Holender kupują coraz później. Tak, bo zaczynają być przyzwyczajeni, że jest dostawa tego samego dnia. A faktycznie dla nie wiem, partnerów waszych biznesowych, agencji, z którymi współpracujecie, jest to ciężkie i wyzwaniowe bardzo mocno, żeby zrozumieć właśnie ten biznes, bo o tym właśnie mówiliśmy, na co zwrócić uwagę przy takim właśnie, przy takim współpracy. Więc tak, jest to dość ciężkie. Ja nie lubię zmieniać partnerów. Długofalowość i chęć zrozumienia, i też zawsze zapraszam partnerów, jeszcze nie przyjechaliście, mam nadzieję, że przyjedziecie, żeby zobaczyć, jak my to wszystko produkujemy, bo naszą siłą zawsze było, kiedyś to była taka mega przewaga konkurencyjna, dzisiaj to troszkę robi się standard, ale jeszcze nie jest. Myślałem, że jest bardziej, ostatnio się spotkałem z innymi e-commerce'ami tutaj lokalnie z Poznania i okazuje się, że jeszcze wyprzedzamy ogólnie konkurencję taką e-commerce'ową. My zawsze wysyłamy wszystko natychmiast. Co to znaczy natychmiast? No jak u nas zamawiasz czekoladę, to albo tą czekoladę, w sensie pralinki, mamy już gotowe i my konfekcjonujemy, czyli wkładamy te czekoladki do opakowania, natomiast każdy produkt jest przygotowywany faktycznie w dniu wysyłki, ewentualnie robimy sobie jakieś prognozy i mały stok na półkę kładziemy, nie wiem, tydzień przed taką okazją, żeby bestsellery mieć pod ręką, ale generalnie to wszystko robimy na świeżo. I tak jak, nie wiem, kupuje się buty, no to ktoś te buty wkłada do kartonu i wysyła. I to jest, powiedzmy, 5 minut. A u nas ten proces albo to jest konfekcjonowanie i to wszystko układamy w kartonik zawijamy, robimy zalepki, dokładamy do tego personalizowane zdjęcie, albo dokładamy, grawerujemy też u siebie, mamy maszynę do grawerowania, grawerujemy. To wszystko trwa, to wszystko dzieje się w różnych lokalizacjach na tak zwanej produkcji. Ale największym wyzwaniem tak naprawdę jest, gdy sobie zakupisz na przykład własną tabliczkę czekolady z własnymi dodatkami, do tego dorzucisz zdjęcie, do tego dorzucisz grawerkę, do tego dorzucisz bilecik z własnymi życzeniami i my to wszystko znowu, jak dzisiaj to zamówisz do godziny 12, to my to dzisiaj wysyłamy. Tak, czekolada w ogóle, no, ktoś musi pójść z formą taką do maszyny, która nazywa się temperówką. To jest taka maszyna, gdzie się przelewa czekolada. Trzeba tą czekoladę wylać na tą formę, trzeba te dodatki odpowiednio dodać, ułożyć. W innym miejscu na produkcji drukuje się zdjęcie do opakowania, w innym miejscu coś tam się graweruje. Gdzieś to się musi spotkać w budynku produkcyjnym, zgrać w całość, dorzucamy do tego bilecik i tak dalej, i tak dalej. I my to wszystko robimy, znowu powiem, natychmiast. Dzisiaj wysyłamy, od zawsze mieliśmy kurierów dogranych, tak dogadanych, że przyjeżdżają na ostatnią chwilę, bo dyskutowaliśmy wewnętrznie o tym, ile nas kosztuje albo ile możemy zyskać, wydłużając godzinę wysyłki o godzinę. Bo normalnie, tak jak mówię, przyjmujemy do 12, jakbyśmy przyjmowali do 13, to jaka to jest korzyść? No to jest przykładowo 10 tysięcy złotych na jednym sklepie, które możemy ugrać, jak o godzinkę sobie wydłużymy produkcję, wysyłkę, pozwolimy przyjmować zamówienia. No i tak naprawdę teraz wracając znowu do pytania, jeśli chodzi o współpracę z agencją, czy z jakąkolwiek firmą, z którą współpracujemy, czy to są deweloperzy, czy agencja marketingowa, no to my to musimy czuć.
wszyscy i pracować w tym samym tempie i wiedzieć, że godzina 12 to jest 12, to nie jest ani 11, ani 13, bo jak za szybko wyłączysz kampanię, no to jesteśmy 10 tysięcy do tyłu, a jak za późno, to się reklamujemy, ale nikt nie zamówi, bo już jest po fakcie. Także to jest taka nasza specyfika dnia codziennego. I też każdy dzień ma inną konwersję. I każdy dzień ma inną konwersję, bo jak się dzisiaj reklamujemy na Dzień Ojca, jest 9 dni, to jest więcej takich oglądaczy, ale też musimy w ten ruch inwestować, no bo chcemy ich zainteresować. A jak jest jeden dzień do okazji, no to jak ktoś nie ma prezentu i już kliknął, no to wchodzi i musi coś kupić, więc prawdopodobnie wyjdzie z koszykiem pełnym czekolady. No dokładnie tak. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda dotrzeć do Poznania i zobaczyć faktycznie, jak funkcjonujecie na co dzień. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości. Więc mamy teraz pytanie na koniec już. Jak widzisz w ogóle przyszłość e-commerce i co wy sami planujecie w najbliższej przyszłości? Planujemy, to troszkę powiedziałem. Jeśli chodzi o rozwój sklepu, to B2B i troszkę redesign. Jeszcze się zastanawiamy, jaką metodyką do tego podejść, czy tak krok po kroku, czy bardziej rewolucją. Tak myślę, co jeszcze, jeśli chodzi o e-commerce. No troszkę się obawiam, a tak pozytywnie obawiam tej sztucznej inteligencji, w którym kierunku to pójdzie, bo skomplikuje nam to trochę życie. Skomplikuje, doda innych możliwości oczywiście, ale no to zawsze jest zmiana. Każda zmiana jest czymś nowym, do czego trzeba się dostosować, więc to na pewno będzie jakiś trend, w którym kierunku to pójdzie, to zobaczymy. Oczywiście analityka, nazwę to z naszego punktu widzenia, problemy z danymi, czy z cookiesami, blokowaniem cookiesów, czy z modelowaniem danych, próbkowaniem i tak dalej, to też jest wyzwanie na drugą połowę roku, bo analityka się za chwilkę zmienia, codziennie widzimy odliczanie do końca starej ery. No i myślę, że ten omnichannel to chyba już jest nowa rzeczywistość. Nie uważam tego za jakieś odkrycie. Chyba nie mam jakichś takich odkrywczych tutaj teorii, co się może zmienić. Także wróciłbym jeszcze faktycznie do tych pracowników, umiejętności miękkich, rozwoju zespołów. To jest taki temat niezagospodarowany, jak już chyba wspólnie zauważyliśmy. Trzeba go rozwijać i on jest trudny. No, u nas też się ten aspekt outsourcingu rozwinął poprzez problemy z tym, że nie mieliśmy u siebie pracowników, także więcej działań wyoutsourcowaliśmy, co ja zawsze uważam, że jest tak samo problemem, jak i szansą, bo przynajmniej coś możemy zmienić, zobaczyć, zrobić inaczej, a później zdecydować, czy to jest dobra metoda, czy nie. I może to jest taki właśnie ukryty trend, o którym się nie mówi, ale może to jest dla was szansa jako agencji. Ja na pewno no, dużo, dużo w ostatnich latach outsourcuję i zarządzanie zespołem rozproszonym, i to mam na myśli zarówno zespół wewnętrzny, bo my pracujemy w modelu hybrydowym pół na pół, można powiedzieć, ale też do tego dochodzi współpraca z agencją bądź agencjami. I to nie tylko jest zespół rozproszony, ale też taka trochę decyzyjność, trochę trzeba to zaufanie inaczej wypracować. Chyba to jest najciekawsze z mojego punktu widzenia, jak to wszystko dograć, żeby to fajnie działało. To jest ciekawy temat. No zdecydowanie powiem ci, że cieszę się, że zauważasz ten właśnie aspekt ludzki, zarówno in-house'owy, jak i ten outsourcowany, dlatego że faktycznie zsynchronizowanie tych działań pomiędzy biznesem, pomiędzy agencjami, pomiędzy pracownikami i utrzymanie tego w kupie jest faktycznie dużym wyzwaniem dla e-commerce'ów, ale też dużą szansą, dlatego że to jest jednak przenikanie się wiedzy i można fajne rozwiązania wypracować.
Dobra, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dużo się ciekawego dowiedzieliśmy odnośnie samego biznesu, Waszych wyzwań, które macie w działaniu takim na co dzień w e-commerce, o tym, jak z Twojej perspektywy wygląda ta sytuacja ekonomiczna, którą teraz mamy w ogóle na świecie, jak sobie z nią radzicie, jakie kanały marketingowe wykorzystujecie. Mam nadzieję, że będziecie się nadal tak fajnie rozwijać, będziecie nadal pionierami we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych, jeśli chodzi o digital. Ja Ci ze swojej strony bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypomnę, że dzisiaj był z nami Adam Jankowiak. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.